Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Komedia w trzech aktach. Osoby: pani Dulska, pan Dulski, Zbyszko Dulski, Hesia Mela Dulskie, Julia Siewiczowa z Dulskich, lokatorka Hanka Tadrachowa. Rzecz dzieje się w mieście. Czyta Magdalena Zając Zawadzka. Akt pierwszy. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dywany, meble solidne, na ścianach w złoconych ramach premia i Bóg wie jakie obrazy. Rogi obfitości, sztuczne palmy, landschaft haftowany za szkłem, pomiędzy tym stara piękna serwantka machoniowa i empirowy ekranik. Lampa z abażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie. Rolety pospuszczane. Na scenie ciemno. Gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę szóstą. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się. Wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Scena pierwsza. Chwilę scena pozostaje pusta. Słychać za kulisami szłapanie pantofli. Z lewej sypialnia małżeńska. Wchodzi dulska w stroju niedbałym. Papiloty, z tyłu cienki kosmyk. Kaftanik biały, wątpliwej czystości. Halka włóczkowa krótka, poddarta na brzuchu. Idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Dulska. Kucharka, Hanka, wstawać! Mruczenie w kuchni. Co? Jeszcze czas? Księżniczki. Nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować. Palić pod kuchnią. Hanka, choć palić w piecu w salonie, a żywo. Idzie ku drzwiom na prawo. Heź, kamela, wstawać, lekcje przepowiedzieć, gamy do grania, prędzej nie gnić w łóżkach. Chwilę chodzi po scenie, mrucząc. Idzie do pierwszych drzwi na prawo, zagląda, łamie ręce, wchodzi do pokoju ze świecą. Scena druga. Dulska Hanka. Hanka bosa, spódnica ledwo zawiązana, koszula, kaftanik narzucony. Niesie smolaki i trochę węgli. Przykuca przy piecu, rozpala, podciąga nosem, wzdycha. Wchodzi dulska zła. Dulska. Jak palisz, jak palisz, skara nieboże z tym tłomokiem. Do krów, do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się ty do niczego. Ja ci pokażę. Przykuca sama i pali w piecu. Ruszaj, zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Hanka idzie do pokoju dziewcząt. Dulska pali w piecu i dmucha. Jaskrawy płomień oświetla jej twarz tłustą i nalaną. Wraca Hanka. Cóż, panny wstają? Hanka. Pościągałam kołdry, panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. Dulska. Wielka afera. Zagoi się do wesela. Chwila milczenia. Proszę wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Hanka całuje ją w rękę. Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Hanka ciszej, pójdę sobie. Dulska. Ani mi się wasz. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć, a to mi się podoba. Hanka, ja dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już jej się w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się śpieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to przez panicza. A tak, ja nie chcę, bo to. Znowu? Ciągle. A to to, a to tak, a ja przecież. Dulska nie patrząc na nią. No dobrze. Ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No, ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale jak księdza muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę wielmożnej pani. Wychodzi. Dulska idzie ku drzwiom sypialni małżeńskiej. Felicjanie, felicjanie, wstawaj. Spóźnisz się do biura. Idzie do drzwi sypialni córek. Hesia Mela, spóźnicie się na pensję. Głos Hesi. Mamunciu, tak zimno, troszeczkę ciepłej wody. Jeszcze czego? Hartujcie się. Felicjan, wstajesz. Wiesz, ten błazen twój syn nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz. Naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni. Ale jak będą dłużki małe, nie zapłacę. Hanka uchyla drzwi do kuchni. Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan. A to śpiąca familia. No, no, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. Wchodząc do kuchni. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. Zamyka drzwi. Głos ginie. Scena trzecia. Hesia, Mela. Hesia, Mela wybiegają ze swego pokoju, krótkie spódniczki jednakowe, barhanowe kaftaniki, włosy rozpuszczone, biegną do pieca, przykucają przed drzwiczkami. Hesia. Chodź, chodź! Mela. Nie ma jej? Hesia. Nie ma, słyszysz przecież, jak myję głowę stróżowi. Ha, jak miło ogrzać się trochę. No, nie pchaj się ja także. Czekaj, poprawię, a teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój, jak zobaczy będzie krzyk. Niech krzyczy, ja się nie boję. Ale ja się boję, to tak nieprzyjemnie, jak kto głośno krzyczy. Bo ty jesteś sentymentalna, ty się wdałaś w ojca, lelum polelum. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. E, już ja wiem, zresztą masz jego nos. To dziwne. Hesia czeszę ją. Co? Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem, a ja wiem, Mela nieśmiało. Wiesz? Powiedz. Nie ma głupich, nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka? O kiedy? Wczoraj. Jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka, poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała. Och, Melu. Och, Melu, tarza się podywanie śmiejąc się. Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała... No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. Mela po chwili. A mnie nie powiesz? Nie. Nie chcę ci brać na swe sumienie. Nie gorsz malutkich. Chwilę milczą. Kasia wstaje i na palcach idzie do sypialni Zbyszka. Zagląda i wraca do pieca. W pół drogi spotykają Mela. Siadają. Kasia na fotelu, a Mela zaplata jej włosy w warkocze. No, zrób teraz ze mnie dziewczę z czarną kosą spod wiejskiej strzechy. To nie kręć się. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. — Po co? E, — Eh, bo ty, co z tobą gadać? — No powiedz sama, czy można z tobą gadać? — No, bo mówisz, że lata. — No, lata. Czy zaczepia, czy kocha się, czy jak? — O, Hesiu, Zbyszko? — No co? Nie byłaś na halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Paniczno i nieszczęsna halka gwałtem tu idzie. <śmieje> Śmieję się serdecznie. Mela, ale to na scenie, potem to było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko, o, oh, Hesiu. Wchodzi Hanka, klęka przy piecu. Hesia, o, Hanka, ja się jej zapytam, zobaczysz, czy ja kłamie. Mela ze strachem, Hesiu, nie pytaj się, ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz, zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. Milczenie. Hesia, cicho. No to się nie będę pytać. Ale ja widziałam wczoraj, jak on ją tu a tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocha? No, no właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał wiesz co, ciebie pod klosz, no, no. Za co, Hesiu, pod klosz? Za twoją głupotę. Chwila. Nagle. A, chciałabym wiedzieć, gdzie ten zbyszko tak nocami chodzi. Mela naiwnie. Może do parku na spacer teraz tak ładnie? Głupia jesteś. Nagle do Hanki. Hanka. Nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Hanka. Skądże ja? No, tak jak pan Zbyszko, do rana prawie co dzień. A no musi gdzieś ci. Pytałam się go, mówił na Lumpkę, a kucharka śmiała się także i mówiła, że to do nocnych kawiarni. Ach, Boże, kiedy ja się już naprawdę czegoś porządnie dowiem. Kiedy ja już będę duża? Kiedy nie będzie przede mną tajemnic. A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym to tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Tuman. Scena czwarta. Też same. Dulska. Przez scenę jak huragan przelatuje Dulska. Czego wy tu? Co to? Ubierać się, Hanka sprzątać? Melagamy, Felicjanie. Wpada do sypialni małżeńskiej. Hesia do Meli. Zostań jeszcze. Już wicher przeleciał. Felicjanie. – Hesiu! – Co rodzicielka? E, przesądy. Mela zgorszona. Hesiu, patrz, Hanka się śmieje. No to co? Niech się śmieje. Cóż to ja nie mam własnego sądu? Do Hanki. Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj. Albo czekaj. Byłaś kiedy w nocnej kawiarni? Hanka. Hi hi, panienka też. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Boś głupia. Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery, że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam są młode, ładne panny i że. Mela, cicho, Hesia, jeszcze mama usłyszy. Hanka wychodzi. Hesia, idź, idź. To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby ci się w głowie rozświetliło. Mówiłam ci, wolę nie wiedzieć. Przed chwilą sama pytałaś. O co? O te dzieci. To co innego? Dlaczego? Bo tamto o dzieciach to ciekawe, a to brzydkie. Wcale nie, to jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie to zaraz potem smutno. O, idzie lump. Scena piąta. Hesia, Mela, Zbyszko. Zbyszko kołnierz podniesiony twarz zmięta, zmarznięty, skrzywiony. Młode to a już niemożliwe, choć chwilami coś w głębi źrenic się przewija. Hesia, gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Zbyszko odsuwa ją laską. Poszła. Hesia, gdzie byłeś? Ślumpowałeś, mój złoty powiedz, powiedz, ja nic nie powiem, mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz, a ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami, U, jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Esiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj. Ja też dorosnę, ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery po nocnych kawiarniach jak ty, jak ty, skacze przed nim na jednej nodze. Zbyszko, ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. Kasia, a teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym, woła: Mamciu, mamciu, Zbyszko powrócił. Zbyszko. Cicho bądź. Dulska wpada jak bomba. Jesteś? Zbyszko. Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Dulska. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. Zbyszko. A, lecę z nóg. Dulska surowo. Wierzę. Do dziewcząt. Proszę iść się ubrać. Mela do gam. Mela, już nie ma czasu. Pięciopalcówki, na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy. Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Dziewczęta wybiegają. Zbyszko, nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Gdzie byłeś? A? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mamcia tak skakała. O, najlepiej więc nie pytać. Jestem matką właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem. Wąsy, a nie mleko. A więc, dulska łamiąc ręce, jak ty wyglądasz? Jesteś zielony To modny kolor Mam cię kazała także balkony i okna pomalować na zielono Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie Wyrażaj się inaczej Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic Takie dobre towarzystwo jak i inne a potem co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Dulska z godnością. Ale się jej nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz. Mamcia bierze od niej, że aż ha. Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Dulska majestatycznie. Podatki nimi płacę. Ha, nu. A ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żałę. Ja długów płacić nie będę. Eee, to już o tym później. Zbyszko, Zbyszko. Na tom cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył. Było mnie chować mączką Nesla, podobno doskonała. Dulska siada przy stole, zgnębiona. Zbyszko podchodzi, siada na stole i mówi do niej poufale. No, nie martwiuchnę się, pani Dulska. Ale co mamcia? Chcę, żebym ja tu z wami w domu robił. Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy nie ma na przyjęcia. E, eee, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśli wymienić. O, widzi mamcia? Myśl to wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. Więc też ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do. tak, tak, do. Co mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl, nawet takiego jak ja kołtuna. Jesteś głupi, ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Scena szósta. Dulska, Dulski Zbyszko. Dulski zasuszony urzędnik wchodzi ubrany bardzo porządnie do wyjścia. Czyści kapelusz. Dulska. No, wreszcie. Dulski poprawia kołnierzyk przed lustrem. Zbyszko. Dzień dobry ojcu. Dulski gestem wita syna. Dulska do męża. Dziś fasujesz. Dulski kiwa głową. A uważaj, żebyś nie zgubił, na co czekasz? A cygaro. Zbyszko, daj cygaro ojcu z nad pieca. Dulski bierze cygaro, które Zbyszko zdjął z nadpieca. Próbuje je. A czy wiesz, o której twój synek do domu wrócił? Dulski wzrusza ramionami, że mu to obojętne i wychodzi środkowymi drzwiami. Zwariować można z tym człowiekiem. Tak go mama wychowała. Nie, to już za nadto. Dobranoc, idę się zdrzemnąć. A biuro? Zbyszko ziewając. Nie ucieknie. Dulska zatrzymując go. Zbyszko! Przyrzeknij mi, że się poprawisz. Zbyszko. Nigdy. Wolę raczej zdać egzamin państwowy. Wychodzi do swojego pokoju. Scena siódma. Dulska, Hanka, potem Zbyszko. Dulska. Zetrzyj fortepian, popraw w piecu. Czy kucharka ubrana do miasta? Tak, proszę pani. Dulska wychodzi do kuchni. Hanka chwilę sprząta. Zbyszko wychyla się za drzwi. Hanka, jesteś sama? Daj mi, pan, spokój. Cóż ci za na nos siadła? Hanka milczy. Chodź tu, pokaż mordeczkę. Czegoś zła. Hanka milczy, tylko coraz energiczniej sprząta. Widać w niej walkę wewnętrzną. Taka jesteś brzydka, jak się nadmiesz. Hanka nagle. Pewnie. Te panny, co pan od nich wraca, to ładniejsze. Zbyszko. A, tędy cię wiedli, o to ci chodzi. Mnie o nic nie chodzi, tylko nie chcę, żeby mnie pan sekował. Jak będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział. Ja ta nie potrzebuję. Może se pan iść do tych pannów? Albo to prawda, aż się za mną trzęsiesz. Niech pan idzie, bo jeszcze starsza pani wejdzie. Ale o, pocałuj pana w rękę za to, żeś go rozgniewała. Hanka śmiejąc się, figa! Uderza go po łapie. A ty, szelmo. Chce ją objąć, wchodzi Mela, która wydaje lekki okrzyk. Potem, zaczerwieniona, z oczyma spuszczonymi, idzie do fortepianu. Hanka ucieka. Mela siada i gra ćwiczenia pięciopalcowe. Gdy Mela zostaje sama, chwilę gra. Potem wstaje, idzie do pokoju Zbyszka i puka. Zbyszko! Zbyszko wychyla głowę ze drzwi, nieubrany. Czego? Mela tajemniczo. Nie bójcie się. Ja nic mam ci nie powiem. Na czysto zwariowała. Bo przecież to nie wasza wina. Co? Mela nieśmiało. No, Hanka, i ty, jeżeli wy. A fem mówić o takich rzeczach. Wstydź się, majtki widać, a taka popsuta. Ja? Ależ Zbyszko. Ja właśnie myślę przeciwnie. Ja. Daj mi spokój. Chowa się. Mela stoi smutna i zamyślona. Podchodzi do fortepianu i zaczyna grać. W tej chwili wpada Hesia w płaszczyku i kapeluszu. Taki sam płaszczyk i kapelusz ma w ręku dla meli. Na ziemię rzuca książki w paskach. Scena ósma. Mela, Hesia, Dulska, Hanka. Hesia. Ubieraj się, Ofelio! Żywo już chłopcy idą do szkoły. Mela wstaje, kładzie płaszczyk i kapelusz. Hesiu, ty nie będziesz tak strzelała oczami na tego wysokiego studenta. Będę robiła, co mi się podoba. Mnie za ciebie wstyd. To się wstydź? A spróbuj co powiedzieć przed mamą, to ja zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała, jak za studenta. To wątpię. Ale ja nie. Mama mnie zna. I wie, że ja znam granice i że ja się nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? Już ja wiem, co mówię, o Lelio z pól rodzinnych. Hanka. Dulska. Hanka. Chodź odprowadzić panienki. Hanka w kuchni. Idę. Dulska. Macie parasol? Iść prosto, nie oglądać się. Pamiętać skromność, skarb dziewczęcia. Do Hesi. Nie garb się! Hanka wchodzi w chustce. Hesia rzuca jej książki. Bierz, ciutmo pokręcona. Do widzenia mam ci. Dziewczęta wychodzą z Hanką. Dulska chodzi, ściera prochy, wzdycha. Dzwonek w przedpokoju. Dulska idzie otwierać ostrożnie. Zobaczywszy lokatorkę, cofa się. Scena dziewiąta. Lokatorska Dulska. Dulska. Przepraszam, jestem nieugrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Lokatorka. Ja tylko na chwilę niech się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak, wrzucę tylko co na siebie. Biegnie do swego pokoju. Lokatorka wchodzi powoli. Jest bardzo blada i smutna, widocznie przeszła jakąś ciężką chorobę i moralne zmartwienie. Siada na najbliższym krześle. Patrzy w ziemię i siedzi nieruchoma. Po chwili wchodzi Dulska, odziana w barchanowy dostatni szlafrok. Proszę panią na kanapę. Dziękuję. Tylko parę słów. Dostałam list pani. Urywa. Milczenie. Dulska. Pani już zupełnie wyszła ze szpitala? Lokatorka. Tak. Przedwczoraj mnie mama przywiozła. Widzę, że pani zdrowa, lokatorka ze smutnym uśmiechem. O, jeszcze daleko. Dulska. O, w domeczku swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże pani ma męża, stanowisko? Tak, ale. Milczenie z wysiłkiem. Proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Dulska, proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych, wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. A to niemożliwe powtarzam pani niemożliwe! Przecież przy dobrej woli wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Dulska sznurując usta. A, niech pani nie zmusza mnie do sprawienia jej przykrości. Lokatorka: Czy pani ma mi co do zarzucenia? Dulska z wybuchem. Ha, proszę pani, to już przechodzi granicę. A skandal, który pani przez swe otrucie wywołała? — A więc o to chodzi. — A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz, dzieci i psów nie mieli, ostatecznie tyle, co o te ranne trzepanie dywanów się rozchodziło. I mogliby państwo mieszkać nadal, aż tu... skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie, ratunkowe przed moją kamienicą. Pogotowie, jak przed szynkiem, gdzie się pobiją. Ależ proszę pani, wypadek może się zdarzyć wszędzie. porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała, kiedy przed chrabską kamienicą pogotowie? Nie. A potem ta publika w gazetach. Trzy razy wymienione nazwisko dulskiej, nazwisko moich córek przy takim skandalu. Ależ proszę pani, chyba pani zna przyczyny, i wielka afera, że pani mąż, no i ta dziewczyna, to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa. To szkaractwo, ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam, zażyła pani zapałek trywialna trucizna. Ludzie się śmieli. I jeszcze jak to się skończyło? Cała komedia. Gdyby pani umarła, no. Sama żałuję. Nie mówię dlatego, tylko, że to niby śmierć, to zawsze coś niby... Ale tak, no, powiadam, pani, śmieli się. Kiedyś jadę tramwajem, przejeżdżamy koło mojej kamienicy, bo przystanek trochę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła, i zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zostanę w tym tramwaju. Lokatorka pokornie. Ja panią bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. E, moja pani, publika została publiką. Ja bardzo to przechorowałam. Zresztą ja nie wiedziałam, co robię. Ja byłam wtedy jak szalona płacze cicho. Dulska. Pewnie moja pani. Każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. To, to jest tchórzostwo. Tak jest, tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się. I dla kogo? Dla mężczyzny? A żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, to nie chodziło o mężczyznę, ale o męża. E. Nie mogłam cierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani. Na to mamy cztery ściany i sufit, żeby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, a żeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Ta już to jest tak i żadne nic nie pomoże. Gdyby jednak pan Dulski zapomniał się ze sługą, Felicjan? To niemożliwe. Pani go nie zna. A potem, to już pani rzecz. Ja muszę strzec siebie i swoich od publiki. Pani może znów taką bezbożność popełnić, bo to podobno taki szał to wraca. Więc, lokatorka wstając, rozumiem, wyprowadzę się. Chciała pani jednak powiedzieć, że kazać mi teraz szukać mieszkania to ani dobre, ani uczciwe. Jestem taka osłabiona. Dulska obrażona wstaje. Uczciwości mnie pani nie nauczy. Ja wiem, co to uczciwość. Pochodzę z zacnej, zasiedziałej rodziny i ja publiki nie wywołuję. Lokatorka hamując się. Nie wątpię. Jednak może się pani nie obawiać. Drugi raz truć się nie będę. Na to trzeba wiele odwagi pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem. a potem trzeba wiele cierpieć. No to już nie mam sił i już bym tak nie potrafiła cierpieć raz jeszcze. Zresztą rozstaję się z mężem, więc to najlepsza gwarancja, że już zazdrosna nie będę. Uśmiecha się smutnie. Rozstaje się pani z mężem? Bardzo źle pani robi. To nowa publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mej kamienicy. Kobiety samotne to nie tego, to... no, pani rozumie. Lokatorka ironicznie. Tak, rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nocach wraca Dulska z godnością. To jest osoba żyjąca z własnych funduszów i zachowująca się nadzwyczaj skromnie. Tam jeszcze pogotowia przed dom nie sprowadziła, lokatorka ironicznie. Tylko gumy i automobile. Dulska, stają zawsze kilka kamienic dalej. A potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mego postępowania przed panią. Zapewne, zawiodłoby nas to za daleko, żegnam panią. A. Proszę tych, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać, lokatorka wychodząc. Powiem, że jest wilgoć, bo rzeczywiście jest wilgoć. Na to jest sąd łaskawa pani. Tak mi każe moje sumienie. Żegnam panią. We drzwiach staje Julia Siewiczowa. Dulska wzburzona. Maniu, słyszysz, będziesz świadkiem. Pani mówi, że. Lokatorka, żegnam panią. Wychodzi. Dulska, Julia Siewiczowa. Dulska wściekła. A to, a to takie coś, takie Julia Siewiczowa. Niechże się ciocia uspokoi. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiała w lecie jechać do Karlsbadu i tam strudel pić. Ja z ciocią pojadę. Obejdzie się. O cóż poszło? Zdaje mi się, że to lokatorka z parteru, ta, co się truła. Tak, tak, ta sama. Wyszła ze szpitala. Skandal. Przecież po czymś podobnym trzymać ją w kamienicy nie mogę. Sama byłaś świadkiem. Jak ją wynosili, to była prawie naga. Horrendum. Wymówiłam jej mieszkanie. Julia Siewiczowa. Tak? A to się dobrze składa. Nam właśnie podwyższyli. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejdzie się. Przecież mogłaby to ciocia zrobić dla nas jako krewnych. Za ciężkie czasy na zbytki. Rozumiem. Ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili. Ja tam nic nie przypuszczam. Tylko wiem, że żyjecie nad stan. No, no. Dulska. Chodzicie do teatru? Surowo. I to na same masowe sztuki. Julia Siewiczowa. Trudno przecież. Prenumerujecie pisma? To już ciocia daruje, ale ja zawsze pożyczę i wystarcza. Nie pożyczę, to się świat nie zawali, że tam drukowanych bajt nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolację? To konieczne. Ha, no, jak konieczne, to się nie skarż, że ci nie wystarcza. Nie możemy żyć jak, Dulska ironicznie, jak my. Zobaczymy, jak będziecie śpiewali na starość. Ja i Felicjan mamy inne pod tym względem zasady. Julia Siewiczowa. Mój mąż nie umie się oszczędzać. Ja także. Skoro miałaś takie usposobienie, trzeba było iść za tego aptekarza z bubrki. Co się o ciebie starał? Namawiałam cię. Przecież on rok temu umarł na suchoty. Właśnie. Miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. Julia Siewiczowa. O! Dulska. Nie ma co o! Byt zabezpieczony to podstawa życia. A co do męża, można go uchodzić. Pensję zabierać, gdy zaferuje. Co dzień dwie szóstki na kawę do łapy, a cygara samej kupować i suszyć na piecu. Inaczej taki pan może cię zrujnować. Scena jedenasta Zbyszko, Dulska, Julia Siewiczowa Zbyszko Taki terkot, że spać nie można. Tym lepiej, pójdziesz może do biura. Eee, do Julia Siewiczowej. Jak się masz, stara? Jak się masz, po Krako? Zbyszko patrzy w lustro, potem do Julia Siewiczowej. Bardzo mi zielony. Cóż to, oświadczasz się dzisiaj? Także. Tylko ten stary, no wiesz, radca będzie znów na mnie zgniłym okiem patrzał. A tam fury kawałków, fury. Dulska. Zalegaj, zalegaj. To nie ja zalegam, ale strony opiera się opiec i grzeje. Dulska zdejmuje szlafrok i zostaje w spódnicy i kaftanie. Darujesz, moja droga, ale będę ścierać kurze, więc muszę oszczędzać szlafroka. Julia Siewiczowa. Ale proszę, niech się ciocia nie krępuje. Dulska ściera kurze i z furią od czasu do czasu patrzy na Zbyszka. To mama naprawdę wyrzuca te, co się otruła z kamienicy? A tobie co do tego? Tak słyszałem, piąte przez dziesiąte. Byłem zbudowany mamusinnym serduszkiem. Potem ona mi jest bardzo sympatyczna, ta kobieta. Zupełnie wierzę. Szkandalistka. Zrobiła to z miłości dla męża. To w guście mamy. Miłość małżeńska. Aha, prawda była. Za tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumi jedwabiami pod spodem. Cóż to dowodzi? To, że nie jest uczciwą kobietą. Dla męża, mój panie, kobieta się nie potrzebuje pod spodem stroić. A takie co szumią, to Zbyszko do Julia Siewiczowej, spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą co do tej Sparteru, to ja ręczę, że uczciwa. A ty skąd wiesz? Zbyszko obojętnie, bo mi się do niej brał i dostałem po nosie. Mógłbyś też zostawić choćby lokatorki w spokoju. Usuń się. Jak długo będziesz sterczał tu pod piecem? Z pasją? Gdy patrzę na ciebie to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. No, jeśli mama ma wątpliwości, Dulska do Julia Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. Julia O, my się nie staramy o to. Dulska do Zbyszka. Nie, ty jesteś wyrodek. Ty nie jesteś moim synem. Jestem, mamciu, jestem, niestety. I to właśnie cała moja tragedia. Idzie do fortepianu i stojąc zaczyna grać bardzo wprawnie. Słyszałaś? Mówi, niestety. Spodziewam się. Być Dulskim to katastrofa. Julia Siewiczowa. Doprawdy, Zbyszko, za nadto sobie pozwalasz. Daj ty mi spokój. Dulska do Julia Siewiczowej. Żadnej moralności, żadnych zasad. Żadnego płaszczyka teoretycznego, jak mamcia. To się na tym skończy, że jeszcze do socjalistów przystanie. Zbyszko zamykając fortepian. Zagłupi jestem na to. Julia siewiczowa, śmiejąc się. Na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu. Właśnie, że trzeba, i to najtrudniejszy egzamin. Przed kim. Przed swym sumieniem i własną duszą, słodkie aniele. Dulska, na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. Jest. Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu. Scena dwunasta, Cisz sami Hanka. Hanka w kuchni Proszę wiermożnej pani, parasol. Dulska, Pozostaw w przedpokoju, a potem idź zamieć przedpokój. Czy kucharka wróciła? Hanka wraca z przedpokoju, idzie do kuchni. Już! Dulska. Ja tylko na chwileczkę. Wybiega do kuchni. Julia Siewiczowa do Zbyszka. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Zbyszko. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a ty w domu. Julia Siewiczowa, śmiejąc się, jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Hanka przechodzi przez pokój z łopatką i ze szczotką. Zbyszko patrzy na nią. Julia Siewiczowa do zbyszka. Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż to, nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo. Wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz gust wykwintniejszy. Głupia jesteś z twoją kołtuńską estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista: gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż. Iliasiewiczowa. – Tak, ale fortepianu nie. Moja droga, każda kobieta to fortepian, tylko trzeba umieć grać. A jaki ja śpiący. Czego ty po tych knajpach się włóczysz? A gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu starałabym się o jaką znajomość solidną. No, tyle mężatek, co? Boże. Dziękuję, mam dosyć kołtunerii w domu i w samym sobie. Dlaczegoż jesteś kołtunem? Bo m się urodził po kołtuńsku, aniele. Bo w łonie matki już nim byłem. Bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu. Że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb. Że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę, no, dulskim, pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich, będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek, zdala od samobójców, i nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami, i będę mówił dużo o Bogu. Urywa, idzie do fortepianu i gra nerwowo. Julia Siewiczowa podchodzi za nim. Z kołtuństwa można się wyswobodzić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń. Jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, pani radczyni. Piętno. Julia Siewiczowa grając z nim jedną ręką. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się także coś. Ale to się wszystko z czasem zatłucze. Ech, co tam? Obejmuję ją. Wiesz co? Jesteś wcale, wcale. Julia Siewiczowa śmiejąc się. Dajże mnie spokój. Zbyszko śmieje się. Pasaże, moja droga, pasaże. Hanka przechodzi przez pokój i rzuca ponure spojrzenie na nich oboje. Wchodzi do kuchni. Julia Siewiczowa patrzy za nią uważnie. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła, ja na twoim miejscu. Ja też, jak będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Ee. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. To byłoby kapitalne. Scena trzynasta. Cisz sami Dulska. Dulska do Zbyszka. Jeszcze jesteś tutaj? Czy ci nie wstyd? Ojciec twój pracuje, ja pracuję, siostry. Zbyszko idzie do przedpokoju, bierze palto, kapelusz, wraca i ubiera się. Mamciu, mamciu, czy się pracuje, czy nie, to wszystko idzie do jednego celu. Dulska, nieprawda. My ludzie pracy, a próżniacy to, a przecież i my, i wy jednako. Co? Co? Wyciągniemy kopytka. Pa do Julia Siewiczowej. Palalu wychodzi. Scena czternasta. Dulska Straszne rzeczy, straszne. Słyszałaś, jak on mówi? A to najgorsze, że taki zdolny, taki utalentowany. Ta, żeby chciał, to przed nim kariera. No, ale nie chcę, nie chcę. Zaraz dadzą drugie śniadanie. Nie chcę mówić, nie, nie. Tylko lumpuje i lumpuje. Jak weźmie te parę reńskich w biurze, tak ginie. Jak to wygląda? Nic, tylko kawiarnie i spódnicę. Hanka wnosi tacę z wódką, serem i zakąską. Proszę cię, moja droga. Julia Siewiczowa, dziękuję cię ci. Siadają do jedzenia. On jest jakiś podrażniony, niezadowolniony. Dulska z wybuchem. Czy on sam wie, czego chce? Powinien Bogu dziękować. Prosty, zdrów. Za twoje. Piekie liżeczek. Hanka, idź posprzątaj u panicza. Hanka wychodzi. Julia Siewiczowa patrzy za nią. Kontenta ciocia z Hanki? Tak sobie. Julia Siewiczowa cicho. Niech ją ciocia odprawi. A to czemu? Ja coś dostrzegłam. Kradnie? Nie, gorzej. No, no. Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. Dulska niechętnie. E. To. Julia Siewiczowa. Wiem, co mówię. Niech ją cię odprawi póki czas. Moja kochana, pewnie ci się zdawało, a potem patrząc w bok. Wobec tego, co się dzieje, że niby. no, rozumiesz? To piwo, co szumi. Julia Siewiczowa. A. Słowem, że rozumiesz. Mm, lepiej w domu. Ja nie mówię, ale. A wiecie cię? Może ciocia ma rację? Chwila milczenia. Przez scenę przechodzi w milczeniu Hanka i znika w kuchni. Obie panie patrzą za nią Julia Siewiczowa. Trzeba jednak przyznać, że mężczyźni mają szczególny gust, a niech tam. Byle się nie włóczył i nie tracił zdrowia. Trzeba być matką, aby zrozumieć, jaki to ból patrzeć, jak syn marnieje. Dziękuję, ale żeby ona potem... Ona? Także. Będzie kontenta. To takie wszystko bez czci i wiary. Pokażę ci to, co sobie kazałam przerobić. Idzie do przedpokoju, wraca stokiem tokiem z fiołków i białych piór. Kładzie go na głowę, co przy kaftanie barchanowym i halce wywołuje dziwny efekt. Dobrze? Julia Siewiczowa. Wcale, wcale. Dulska w toku. Muszę się oszczędzać. Przerabiam stare łachy. Julia Siewiczowa. No, na cioci wszystko się dobrze wyda. Czy ciocia w tym roku podwyższa? Spodziewam się. Muszę. Wszyscy podwyższają. Pokażę ci szpejscetel. No, no. Dulska wydobywa z szufladki papier, opiera się o stół. Obie z zajęciem pochylają się nad papierem. Suteryny całe w rumel o dwadzieścia. Do sieni w stawie magle. Julia Siewiczowa. Ciasno, zęby sobie powybijają. To mi wszystko jedno, ja tamtędy nigdy nie chodzę. Oba partery po pięć. Pierwsze piętro kokocica o dziesięć. Kokocica? To za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o dwadzieścia. Tak myślisz? Julia Siewiczowa śmieje się. Naturalnie. Ma pieniądze. Lekko jej przychodzą. Niech płaci. Dulska rozjaśniona. Niech płaci. Julia Siewiczowa śmiejąc się. Niech płaci. Dulska. A więc kokotka o dwadzieścia. Radca o dziesięć. Drugie piętro. Obie, zacietrzewione, pochylone nad stołem, czytają. Kurtyna wolno spada. Akt drugi. Ta sama dekoracja, co w akcie poprzednim. Ściemnia się powoli. Długie cienie liliowo-szare padają przez zamarzłe szyby. Po scenie, jak zwierz w klatce, tam i z powrotem automatycznym ruchem chodzi Dulski w szlafroku z zegarkiem w ręku. Zamyka oczy i chodzi tak jak lalka drewniana – Wreszcie ustaje. Zaraz otwierają się drzwi sypialni małżeńskiej i ukazuje się Dulska w gorsecie i spódnicy. Scena pierwsza. Dulska, Dulski, Hesia. Dulska. Felicjan, Felicjan! Dulski budzi się i patrzy na nią. Chodź, czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma dwóch kilometrów. Ja tam rachuję. Dulski pokazuje jej zegarek. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Nie chodź, nie chodź. Dobrze, powiem doktorowi. Umyślnie ci każę w pokoju chodzić na wysoki zamek, a nie po ulicy, żeby mieć nad tobą oko, czy nie szachrajesz. A ty... Zresztą to twoja rzecz. Chowa się za drzwi. Dulski zaczyna znów automatycznie chodzić. Wpada Hesia, ubrana strojnie jasno Pantofelki, błękitne pończoszki. Całuje ojca w mankiet. Hesia. Ojciec idzie na wysoki zamek? Dulski kiwa głową. A jeszcze ma ojciec daleko? Dulski pokazuje pięć palców. Pięćset? Dulski kiwa głową. To ojciec już koło Teatyńskiej. Dulski mruczy. Hesia śmieje się. Ale tak, ale tak, a niech ojciec prędko idzie, bo tunel rozbijają. Dulski patrzy na nią surowo i wzrusza ramionami. Hasia wskakuje na kanapę i przegląda się w lustrze. Dulski podchodzi do niej i ściąga ją z kanapy. Hasia, mama nie widzi, biegnie do drzwi pokoju dziewcząt. Mela, Mela, głos Dulskiej. Hesiu, czy Mela ubrana? Kasia, jeszcze się pichci. Dulski staje zgorszony i mruczy coś. Hasia, ojciec nie rozumie? No, stroi się. Za ojca czasów tak nie mówiono? No to co? Teraz mówią. Dulska wychyla się, ubrana odświętnie. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na wysokim zamku. Jutro pójdziesz do Kajzerwaldu. Znika. Hesia idzie do okna i hucha na szybę. Hesia śpiewa. Pozamarzało, jakby w jakim zlewie. Dulski. Po zamarzało, po zamarzało, jakby w jakim zlewie. Hesia śpiewa. Po zamarzało, jakby w jakim zlewie. Dulski ogląda się i cicho idzie do pieca. Wyłazi na krzesło i kradnie cygaro. W tej samej chwili Hesia się odwraca i widzi to. Dulski chrząka. Idzie do przedpokoju, odziewa się, wraca. Podchodzi do drzwi Dulskiej, stuka, ona wychyla się. Już cię niesie do kawiarni? No, masz swoje dwadzieścia centów. Teraz będę co dzień dawać po dwadzieścia centów. Tygodniowo? Nie. Na nic. Zaraz wszystko przetracasz z koleżkami. A wracaj na kolację. Znika. Dulski chwilę stroi się przed lustrem, wreszcie wychodzi. Kasia biegnie natychmiast do pieca, włazi na krzesło i kradnie cygaro. Scena druga. Wchodzi Mela, ubrana jak Hesia. Jest blada i chora. Mela zatrzymuje się we drzwiach, zgorszona, po czym biegnie ku Hesi, która pokazuje jej język i ucieka ku kanapie. – Hesiu, pokaż, coś ty wzięła. – No, cygara. Wielka afera. – Ukradłaś? Ach, przed chwilą ojciec gradł także. Jak taki kamienicznik może to robić, czemu ja nie mogę? Po co tobie cygara? Po co? Wypale! A, kiedy? Jak będzie galówka, a potem pojadę. Gdzie? Nad Bałtyk. Albo nie. Dam cygaro kochankowi kucharki. Powiadam ci, widziałam go. Jest pucerem. No, rozumiesz. U lejtanta. Bardzo, bardzo. Jak ty możesz się przyglądać takim? Czemu, czemu? Cóżeś taka blada? Głowa mnie strasznie boli. Może i ty buchnęłaś cygaro? O nie. Ja ciągle jestem taka słaba. Tylko bym spała. Lepiej spróbuj ze mną szasę moja złota, ja ciągle zapominam z której nogi. Moja droga, znów ten nauczyciel będzie mnie wstydził. Masz, rozwiązał mi się pantofel. Hanka, Hanka. Wchodzi hanka blada, zmieniona. Scena trzecia. Mela, Hesia, Hanka. Hesia, zawiąż trzewik. Cóż znów i ty jesteś chora? Patrz, Mela, jak ta wygląda. Hanka, panience się tylko zdaje. Hesia, ale ledwo się włóczysz. A teraz możesz iść. Hanka wychodzi. Hesia kręci głową. Mela. To nic dziwnego. Ja wiem, dlaczego ona taka zmieniona. Wiesz? Powiedz. Nic, Hesiu. To jej tajemnica. Mnie nie wolno nic powiedzieć, przynajmniej do czasu. Jak chcesz. Taka tam ma tajemnicę. No, no daj łapę. Jak to szanse? On dy, on Mela. Hesiu, nie gwiszcz. Aha, ziemia się trzęsie, co? No, a teraz walca moja, brylantowa. Obejmuję ją, walcują. Dlaczego mnie tak ściskasz? Kasia tańcząc, bo ja jestem mężczyzna. Ale ja nie mogę oddychać. Właśnie, a jak za kobietę, to tak o przerzuca na rękę Meli. Omdlewająco, omdlewająco, a potem w oczy, w oczy. Ja tak zawsze robię. Ty? Ja powiadam ci, studenty czerwienią się jak buraki. Puść mnie, co tobie? Nie wiem, ale no, to zagraj, cichutko, żeby mama nie przyszła. Ja nie mogę wpaść w tempo, popycha Melę do fortepianu walca. Mela gra cichutko. Kesia chce tańczyć. Robi pa, śmieje się, wpada w Kejkłoka. Mela, Kejkłoka. Mela gra kłoka, cichutko. Hesia skacze. Wchodzi Zbyszko. Scena czwarta. Też same Zbyszko. Zbyszko. A co to? Hesia tańcząc. Kej kłok, kej kłok, kej kłok. A co źle? Prawda, że jest we mnie materiał na szansę? Na dwie, nie na jedną. Hesia triumfująco. A co? Skąd ty to umiesz? Ignania mnie nauczyła. No wiesz, Ignania Olbrzycka. Jej brat ciągle w tinglach siedzi, więc ją nauczył, a ona mnie. Zbyszko ironicznie. Myślałem, że cię twoja kucharka nauczyła. Ona? Przecież dopełnia twojej edukacji. Co znowu? Jak Boże kocha mnie. Zbyszko z pasją. Jak to kłamie. Tu wszyscy kłamią, ale boga to choć zostaw w spokoju ty przynajmniej. Znów się złościsz, a byłeś już jakiś lepszy. No, Mela jeszcze trochę. Powiedz Zbyszko czy dobrze Mój królu, tak? Tańczy. Zbyszko, ależ nie, przegnij się trochę jeszcze. Hesia, jak, jak? Tańczą oboje. Jak dobrze, jak miło, jakby po powietrzu się latało. Scena piąta. Cisz sami Dulska. Dulska wpada. Co tu się dzieje? Co to za balet? Dopełniam edukacji mej siostry. Hesia, jak możesz, tak? Co to? Do Zbyszka, z tobą to też jest krzyż pański. albo chodzisz jak dzik, albo wyprawiasz wariację i dziewczyny w to wciągasz. Już dobrze, dobrze, po co tyle słów? Gdzież to was niesie w takiej paradzie? Przede wszystkim nie niesie. Nogi was nie niosą? To jest nieprzyzwoite i o tym się nie mówi. A to przyzwoite ubrać dziewczęta jak baletniczki? O, jakie ażury. To są dzieci, im wolno. Ładne dzieci. Pannice aż ha. Wszystkie panienki z dobrych domów tak na lekcje tańca chodzą. Niech się zaprawiają, niech się zaprawiają. Hesia. Do czego? Do czego? Jak dorośniesz, będziesz się dekoltować na bal od góry, teraz jako dziecię naiwne od dołu. Dulska, Zbyszko milcz, jak śmiesz do Meli. Cóż jest taka blada? Cóż dziwnego zmarzła, ściemnia się. Mela, głowa mnie strasznie boli. Mamusiu ja bym nie poszła. Dulska, pokaż język. Biały. Znów coś zjadłaś. Przykłada jej rękę do głowy. Rozpalona. No, z tobą to też. Może ciekuje? Co? Tu mnie boli. W lewej łopacie. Połóż sobie regolo. Tam jest używane takie, co ojciec przykładał i rozbierz się. Z czego? Ona już rozebrana. Niech się raczej ubierze. Dulska. Hesia płaszczyk rękawiczki. Piechotą idziecie? Ona tak? Jeszcze was zaaresztują. Dulska. Rany boskie, nie wytrzymam. A lampy jeszcze nie zapalać. Do Zbyszka. Wychodzisz? Nie. To przypilnuj pieca. My wrócimy za godzinę. Mela, idź się przebrać. Hesia i Dulska wychodzą. Mela do swego pokoju. Scena szósta. Zbyszko sam, później Hanka. Zbyszko chwilę stoi nieruchomy, potem wyciąga ręce leniwym, znużonym ruchem przed siebie, zwraca się do pieca, otwiera drzwiczki kopnięciem nogi, przysuwa sobie fotel, siada i siedzi tak spokojnie, z papierosem przylgniętym do ust, z ręką opuszczoną na dół. Światło czerwonawego oświetliło. Jest znużony i smutny. Drzwi się otwierają cicho, wsuwa się Hanka. Widzi go, przybliża się, Przyklęka i delikatnie, z jakąś psią pokorą, całuje go w rękę. On głaszcze ją po głowie, czyni to machinalnie, nie patrząc na nią. Zbyszko. No, już dobrze, dobrze. Proszę pana, ja. Co? Czego? Ja idę tam, gdzie pan kazał. A, tak, idź, idź. a nie bój się. Tylko mów śmiało i wyraźnie, jak i co. Hanka klęczy nieruchoma, otulona w fałdy chustki. No, czemu nie idziesz? A bo ja wiem. Tak mi jakoś. A, nie maruć, idź, bo wrócą. Hanka wstając. Pójdę. Wychodzi powoli, słychać jak zatrzaskuje za sobą ciężko drzwi. Scena siódma. Zbyszko Mela. W kaftaniczku, głowa związana, podchodzi cicho do Zbyszka i siada na małym stołeczku naprzeciw niego. Mela nieśmiało. Zbyszko, nie położyłaś się? Nie mogę. Jeszcze mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Nie. Ty jeszcze z całej familii jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora, więc jest w tobie coś milszego. Coś innego jak u tamtych. Coś innego. I czy myślisz, że dlatego, że jestem chora? Tak. Nie masz dużo sił życiowych, więc nie idziesz rozbijając się łokciami przez życie, ale się skradasz. Rozumiesz? Co? Tak. Mnie się także zdaje, że ja się wszystkim usuwam, że mnie lada chwila ktoś potrąci, że. To źle. Panna Dulska powinna iść naprzód, tak, rozumiesz. Ktoś potrąci ty jego. To powinna być nasza zasada. Jak najwięcej miejsca. Firdiober zein milion kołtunen. Mela patrzy na niego chwilę. Zbyszko, dlaczego ty nas wszystkich tak nie lubisz? Za mało nie lubisz. Ja was wszystkich nienawidzę i siebie razem z wami. Siebie nienawidzisz także. A ja to znowu... Pozwól mi trochę z Tobą porozmawiać, dobrze? Jak szara godzina nadejdzie, to ja dałabym wszystko, żeby móc z kimś dobrze, cicho, spokojnie porozmawiać. Tylko, że u nas to niepodobna, jak w tartaku. Mama mówi, że się pracuje, ale przecież można i myślą popracować, prawda, Zbyszku? Osuwa się przed nim tak, że światło z pieca oświetla grupę tych dwojga smutnych i zgnębionych Zbyszko. Mów, mów. Ty siebie nienawidzisz, a ja tu siebie żałuję. Strasznie. Nie dzieje mi się nic złego. Mam ojca, mam cię, was, chodzę na pensję. Jestem prosta, dbają o mnie, dają mi żelazo, nacierają wodą, uczę się wszystkiego. A przecież, przecież zbyszko, mnie się zdaje że mi się dzieje jakaś krzywda, że mnie ktoś więzi, że mi ściśnięto gardło, że... Ja ci tego opowiedzieć nie mogę, ale... To źle, Melo, że ty tak czujesz. Źle. Najlepiej pozbądź się tych sensacji. Niedługo wyrośniesz, pójdziesz dobrze za mąż i będziesz świat rozbijać łokciami. Nie. Ja pójdę do klasztoru. Gadanie. Głębsza warstwa weźmie górę. Będziesz taka jak mama. Ojciec przecież łokciami ludzi nie roztrąca. Bo ojciec wybrał dogodniejszą drogę. Mama za niego łokciami się przez świat przepycha, a on za nią. Mela po chwili. To wszystko bardzo jakieś smutne. Końby zapłakał. Ty ze wszystkiego się śmiejesz. Tak śmieją się wisielce chwila milczenia. Mela nieśmiało. Zbyszko? Co jeszcze? Chciałam ci coś powiedzieć, ale. nie będziesz krzyczał? To widzisz z najlepszego serca, bo wtedy, jak ja widziałam. Co? Ciebie i Hankę. Tak mnie skrzyczałeś strasznie, a ja właśnie. Czego ty o tym mówisz? Bo mi szal i ciebie i hanki ja ciągle o was myślę ja się nawet za was modlę bo wy musicie być bardzo nieszczęśliwi my dlaczego jakże ona prosta sługa ty urzędnik z prokuratorii skarbu jakże i kochacie się to bardzo smutne mamcia będzie się bardzo sprzeciwiać sprzeciwiać no jak się będziecie pobierać Coś to szalała ja z Hanką? Cóż z tego, że ona niby niżej? Przecież Sygmund, August i Barbara. Ty jesteś jeszcze głupsza, jak myślałem. Proszę cię, tylko mi nie wymyślaj. Ja będę po waszej stronie. Ja nauczę Hankę mówić po ludzku i jeść widelcem. I będę ją uczyć tego, co umiem, aż ona będzie taka jak my. Ja wam dopomogę. Ty jesteś okaz. Tylko jest coś, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy ci to powiedzieć. No, wyduś. Tylko ty Hance tego nie mów. Daj słowo. Oto Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak, tak, ale się nie martw. Ona go nie kocha. To finanswach. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Tam było ślicznie napisane Panno Haniu, szanowna pani... Gołębiem śle tę kartę pod nóżki panny i pytam, czemu pisanie od niej takie rzadkie. Tak było. O, oh, gołębiem, to ładnie. Choć na tej kartce nie było gołębia, tylko była różowa świnka i cztery prosięta. Ale on zawsze tak z serca to napisał. I on ją musi kochać. Tylko że ona mu nie odpisuje. I to źle z jej strony, bo on tam pisze. Proszę cię o jedno. Nie wtrącaj ty się w te sprawy. Głowa cię boli, idź połóż się. Ja tylko tak z dobrego serca. Ja wiem. Mela wstaje nieśmiało i nie gniewasz się? Nie, chodź, pocałuj mnie. Mela całuje go. To ty mnie nie nienawidzisz? Zbyszko głaszcze ją. Nie, teraz nie. Dziękuję ci. Tak miło, kiedy ktoś łagodnie mówi. Dziękuję ci, Zbyszko. Wychodzi cichutko do swego pokoju. Zbyszko wstaje, idzie do okna, skąd pada światło zapalonej latarni. Opiera czoło o szyby i tak zostaje. Wchodzi Hanka, spłakana, otulona chustką. Przystępuje do Zbyszka i mówi cicho. Scena ósma. Zbyszko Hanka. Hanka, proszę pana. I co? I co? Tak jest, jak ja mówiłam. Zanosi się cicho od płaczu. Ładna historia. A to pech. Zaczyna chodzić po pokoju. Hanka pozostaje przy oknie w smudze światła, tragiczna w fałdach swej czarnej chustki. Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale, żeby mnie tatko skórę zdarli, nie pojadę. Zresztą, nie becz. Jeszcze daleko. Może się jeszcze co zmieni. Ale takim jak ja, to cygany los wyklnął. Mnie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było, Boże, Boże. To chyba się utopić. Dużo by ci pomogło. Śmierć na wszystko pomoże. Głupia jesteś. Ale. Płaczę. Cicho bądź. Nie płacz, bo mnie diabli wezmą. Hanka zakrywa się chustką i stara się stłumić łkanie. Długa chwila milczenia. Proszę pana, co ja teraz zrobię? Zbyszko patrzy na nią przez chwilę, potem wychodzi do swego pokoju. A to pech, a to pech. Hanka wybucha spazmatycznym płaczem, tuląc się do ściany, na palcach ze swego pokoju wysuwa się mela. Scena dziewiąta. Mela Hanka. Mela podchodzi do hanki i staje przed nią zafrasowana. Mela. Hanka, ja słyszałam, że się Zbyszko o coś na ciebie gniewał, prawda? Nie. Ale słyszałam i boję się, że to przeze mnie pewnie o tego narzeczonego, co go masz na wsi. Ale dlaczego Hanka się z tym kryła? Tylko teraz to już trzeba przestać do niego pisać. Co się tak na mnie patrzysz? Ja wszystko wiem. Hanka patrzy na nią przerażona. No? Wszystko, co się ciebie i zbyszka dotyczy, rozumiesz? Hanka zakrywa twarz chustką. I nie trzeba się bać. Ja będę z wami. Ojca też na waszą stronę przekabacę. Wszystko się zmieni i gdy już ślub się odbędzie. Hanka. Ta, co panienka mówi. Któż by się ze mną teraz ożenił? Jak to kto? No a któż by cudze dziecko wziął? Mela zdziwiona. Cudze dziecko? O czym ty mówisz, Hanka? A może ty już wdowa, że masz dziecko? I tego Zbyszkowi nie mówisz? Hanka po chwili. Cóż panienka mówi, że wszystko wie? Mela. No, niby ty i Zbyszko. To będzie mezalias, ale trudno. Hanka milczy. Gryzie róg chustki i patrzy w ziemię. Mela. Dlaczego nic nie mówisz, Hanka? Dlaczego ciągle płaczesz? Przecież ja do ciebie z najlepszą intencją. Nie płacz. To się jakoś ułoży. Hanka, rycząc. Nic się nie ułoży. Pomsta na mnie. Nieszczęście. Och, czemu się ja rodziłam? Mela. Boże, nie płacz, Hanka. Hanka ażebym nogi połamała, nimem tu nastała. Mela. Hanka, nie płacz, bo mi serce pęknie. Pochyla się nad nią. Hanka. Niech mnie panienka puści. Scena dziesiąta. Mela, Hanka, Julia Siewiczowa. Julia Siewiczowa. Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte? Postrzega Melę i Hankę. Cóż wy tu robicie po ciemku? Hanka ucieka. Co Mela ma za konszachty ze sługą? Mela podniecona. To nie żadne konszachty, tylko to całkiem co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. Julia Siewiczowa. Najlepiej zapal lampę. Mela zapala lampę. I czegóż to Hanka taka nieszczęśliwa? Mela. A, to straszna historia. Niech mi ją Mela powie. Nie mogę, ciociu, nie mogę. Ale to jest okropne. To się może strasznie skończyć. Julia Siewiczowa. Najlepiej mi powiedzieć. Może ja znajdę jaką radę? To prawda. Ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcią sobie poradzić. Siadają przy stole pod lampą. A cóż tu mama będzie mieć do czynienia? Jak to? Ona głównie. Po chwili. Ja cioci powiem. Wszystko jak na spowiedzi. Ale ciociu, jak mnie ciocia zdradzi, że to ja, to już nie wiem co. Ciociu, ciociu, tu się stało nieszczęście. Zbyszko zakochał się w Hance. Julia Siewiczowa parska śmiechem. Tylko tyle? Ciociu, nie się ciocia nie śmieje. Bóg to wie, co z tego może być, bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobacz ciocia. Najprzód skąd to wiesz? Ja podpatrzyłam. Niechcący, jak bo cię kocham. Ja zaraz potem oczy zamknęłam. Lepiej było przedtem. Cóżeś widziała? Ciociu, oni się muszą pobrać. Oni się już całują. Julia Siewiczowa śmieje się. No, skoro się już całują? Tak, tak. Ja odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę to mną coś tak dziwnie zatarga i płakać mi się chce i smutno i miło ale to ja a mama to z pewnością Zbyszka przeklnie Nie bój się cielątko mama Zbyszka za to nie przeklnie Żeby to jeszcze tylko ale jest jeszcze dużo dużo komplikacji jest jeszcze finanswach tam na wsi i potem to już nie wiem jest jeszcze cudze dziecko cudze dziecko no tak. Hanka mówiła. Julia Siewiczowa zainteresowana. No? No jak mówiła? Ja jej mówię, pójdziesz za mąż, niby za zbyszka, ja ciągle myślałam, a ona nie płacze, a ryczy i woła, a kto mnie teraz z cudzym dzieckiem weźmie? Tak powiedziała? Ciociu ja nigdy nie kłamie, tylko ja tego wszystkiego ani weź pokombinować nie mogę. A ciocia to rozumie? No rozumiem, rozumiem. Mela opierając się o stół. Niech mi ciocia wytłumaczy, moja najdroższa. Nie, panienko, ja ci tego nie wytłumaczę. Tylko niech Mela pamięta trzymać języczek za zębami, ani słowa o tym do nikogo, ani słowa. I dalej nie podpatrywać. Jakby się coś znów zobaczyło, oczy zamknąć. A ciocia się tym zajmie? Może. Moja ciociu święta. Oni się jeszcze wykradną albo zabiją. Tak było w Kijowie. Cicho, Zbyszko! Scena jedenasta. Też same, Zbyszko. Ubrany jak do wyjścia. Julia Siewiczowa. Jak się masz? Wychodzisz? Tak. Znów się puszczasz? Znów. Siedziałeś przecież częściej już w domu. Widocznie mam już dosyć. Szkoda, lepiej wyglądasz. Utyłeś trochę. Mela. Zbyszko. Zaraz wrócą wszyscy. Będzie herbata. Nie czekajcie na mnie. Mama M będzie znów zła. Dajcie mi spokój. Julia Siewiczowa. Mógłbyś być grzeczniejszy. Po co? Choćby ze mną. Tak się zachowujesz. Moja droga, raz chcesz, aby ci uchybiać i aż prosisz się o to, to znów aby cię szanować. Wybierz już raz matrona czy kokota. Julia Siewiczowa wściekła. Najlepiej zrobię, jeśli z takim brutalem mówić nie będę. Najlepiej. A przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. Bądź zdrowa. Tak ej, żebyś nie pożałował twojej brutalności. Ja nigdy niczego nie żałuję. Wychodzi. Mela. On znów taki zły jak dawniej. I z Hanką tak się kłócili, tak kłócili. O, mamcia idzie przez kuchnię. Scena dwunasta. Dulska, Hesia, Julia Siewiczowa, Mela, później Dulski. Dulska do Julia Siewiczowej. Jak się masz? Cała jestem wzburzona. Julia Siewiczowa. O cóż chodzi? W tramwaju. Znów awantura. Jak Hesia siedzi, to przecież wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się. Hesia, ee, proszę mamy. Ona na złość się wyciąga. I zaraz potem z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą. Julia siewiczowa. E. bo o ten cent czy dwa, kto nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka, nakrywaj. My tu pijemy herbatę teraz, bo piec w jadalni coraz gorszy. Czemu go ciocia nie poprawi? A bom ja głupia? I tak na przyszły rok nie będę tu mieszkać, tylko wynajmę. Wtedy mi lokator piec poprawi. Idę włożyć szlafrok. Hesia, przebrać się, mela, zajmij się herbatą. Wychodzi. Hanka nakrywa. Julia Siewiczowa obserwuje Hankę. Hesia. Dziś była marna lekcja, dobrze zrobiłaś, że cię nie było. Same sztubaki. Wybiega. Julia Siewiczowa. Hanka, cóżeś tak zmizerniała? Zęby mnie bolą. Zęby? Wchodzi Dulska. Dulska w szlafroku. – Żywo, samowar, bułki. Wypijesz z nami herbatę? Julia Siewiczowa. – Dobrze. Wchodzi Mela, niesie książkę i koszyk z robotą. Później Hesia z zeszytami i książkami. Siadają przy stole. Dulska i Julia Siewiczowa siadają także przy frontowej stronie stołu. Dulska. – Szczęśliwa jestem, że już jestem w domu. – Dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Mela. Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Ale pewnie zaraz wróci. Julia Siewiczowa. A mówiła ciocia, że się poprawił, Dulska, bo tak też jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało mu coś wypaść. Julia Siewiczowa. Wcale nie. Mówił, że mu już zbrzydł ten dom i ta rodzina. Mówił? Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie. Co mu tam zbrzydło, nie wiem. Dość, że poszedł. Hesia. Będzie się znów lumpował. Dulska. Patrz swego nosa. Z tym chłopcem już nie ma rady. Już ja mu tak dogadzam, żeby go tylko w domu przytrzymać. Julia Siewiczowa znacząco. E, proszę cioci. Może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel? Dulska. Nie rozumiem. Przecież gdzie może mu być lepiej jak w rodzinnym kole? Hm. Dulska domeli. Co ty za miny do ciotki wyprawiasz? Do mnie zdaje się cioci. A co do tego rodzinnego koła? Co ty wiedzieć możesz o tym? Wiecznie tylko gdzieś latasz i przyznam ci się nawet, że zaczynają coś o tobie mówić. O każdym mówią. O tobie mówią to, co sama chcesz, aby mówili. Na przykład, że jesteś kokietka? E. Wywołujesz taką opinię. Dlaczego o mnie tego nikt nie powie? Julia Siewiczowa, podrażniona. Mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mi nie dawać? Dulska. To są dzieci, więc nie rozumieją, a potem niech nawet słyszą. To będzie dla nich nauką na przyszłość, to ich nauczy, gdzie zaprowadzić może lekkomyślność i chęć przypodobania się. Wchodzi Dulski, wita się z Julia Siewiczową skinieniem z ręki. Wyjmuje z kieszeni gazetę i siada koło stołu. Zaczyna czytać. Julia Siewiczowa coraz więcej podrażniona. Doprawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność. Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność i tę mam na względzie. Czy tu w domu, czy to znaczy, że moje życie jest niemoralne? Na zewnątrz ciągle cię widzą na ulicy. Nie mogę chodzić po dachach. Ufarbowałaś włosy na rudo. Gdzie widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami? No, tego już nadto. Wczoraj na przykład krężlowa mówiła. Julia Siewiczowa wstając. A. Dosyć już tego. Doprawdy, ciocia uwzięła się, aby mnie denerwować. Ja do cioci spraw nie zaglądam. A może także niejedno dałoby się powiedzieć? Proszę, proszę, moje sumienie jest czyste i nie boję się dnia białego. No, już lepiej tu w biały dzień nie zaglądać. Dopatrzyć by się tu można niejednego. A zresztą niech mnie ciocia nie wyzywa, bo doprawdy. Dulska wyzywająco. Proszę, proszę powiedzieć, proszę się nie krępować. Mam wzgląd na dzieci. Hesia, mela, proszę wyjść. Felicjan, i ty zabieraj się także. Hasia mela, wychodzą. Dulski bierze gazetę idzie do sypialni. Proszę cię. Jesteśmy same. Mów, co mi masz powiedzieć. Doprawdy, że cię zasługuje na to, ażeby się dowiedziała. I to ci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój z brudów oczyścić. U mnie nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. Będzie, będzie, jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. Cóż to za iluzje? Wytłumaczę, jak mnie ciocia na chrzciny poprosi. Moja pani, niesmaczne żarty. Ja i Felicjan dawno już głupstwa wybiliśmy sobie z głowy. Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Co? Jak? Zbyszko się o to postarał. Zbyszko? Zbyszko? I Hanka? Jezus, Maria! Co? Jak? Kłamiesz! Kłamiesz? Chcesz mnie chyba zabić! Strach! Nie dość, że mnie delożowali stróża, jeszcze takie coś wymyślają. Jak łamie? Najlepiej niech ciocia sama się Hanki zapyta. Szkandal! Hanka! Hanka! Chodź tu w tej chwili! Ja wolę tego nie słyszeć. Idę do dziewcząt. A jak ciocia się przekona, że nie skłamałam, to mnie ciocia przeprosi. Jutro rano. Hanka! Hanka! Julia Siewiczowa wychodzi szybko. Wpada Hanka z bielizną do magla. Scena trzynasta. Dulska Hanka. Wielmożna pani wołała? Ja do magla. Hanka? Odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty... że ty jesteś... że... Hanka cofa się pod ścianę i stoi nieruchoma z oczyma szeroko otwartymi. Dulska naprzeciw niej groźnie w nią wpatrzona Dulska Odpowiadaj Hanka z wysiłkiem Tak proszę wielmożnej pani Może kłamiesz może chcesz naciągnąć Nie kłamie Jak Boga chcesz mieć przy skonaniu? Jak Boga chce mieć przy skonaniu. Długa chwila milczenia Hanka stoi nieruchoma oparta plecami o ścianę po jej twarzy płyną duże, ciężkie łzy, Dulska po chwili. Oddam ci książeczkę, zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Dulska, opamiętywując się, tak będzie lepiej. Pakuj się, połóż bieliznę. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę tu u siebie trzymać. Wyniesiesz się zaraz, idę po książeczkę. Wychodzi do sypialni. Hanka stoi nieruchoma chwilę, wreszcie ociera twarz i kieruje się do kuchni. Julia Siewiczowa wychodzi z pokoju dziewcząt. Scena czternasta Julia Siewiczowa Hanka, później Mela Zbyszko. Julia Siewiczowa, Hanka. Co? Co się stało? Hanka z wybuchem płaczu. Wielmożna pani wyrzuca mnie. Zobacz się z panem Zbyszkiem. Ale, co mi tam? Niech ich za moją krzywdę. Wypada do kuchni. Mela. Ciociu, ciociu i co? I co ja tak się boję? Idź do siebie, nie pokazuj się. Boże mój ciociu, niech ich ciocia nie opuszcza. Julia Siewiczowa wpycha ją do pokoju dziewcząt. Wchodzi Zbyszko. Zbyszko do Julia Siewiczowej. Ty tutaj? To dziwne. Tam twój oficer spaceruje przed bramą i czeka. A tobie co do tego? Patrz lepiej, żebyś tu nie miał to, na coś zasłużył. Co to za ton? To ty zmień twój ton. Będziesz ty inaczej za chwilę śpiewał. Wydały się twoje sprawki z Hanką. A psia krew. Aha, kni. Dużo ci pomoże. Matka Hanka teraz wypędza. Ciekawa jestem co twój honor uwodziciela każe ci teraz zrobić dla twej ofiary, śmieje się ironicznie. Zbyszko chwyta za kapelusz. Żmija. Julia Siewiczowa, byłam pewna, kapelusz w rękę i fiut. najlepszy punkt wyjścia. Milcz, nie doprowadzaj mnie do pasji. Scena piętnasta. Dulska Julia Siewiczowa Zbyszko. Dulska w ręku książeczka. Hanka! A ty tu? Nie wychodź. Mam z tobą porachunek. Tak, tak. Wiem już o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. Tak tu? Tak tu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak to się rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Bruchowic czy na zamarstynów. To moja rzecz. Bezwstydnik. Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle, kto oczy tym wykalał? Julia Siewiczowa, o, przepraszam, tym byle kto to mam być ja? Tego już zanadto. I to ciocia tak mówi? A czy wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiesz, to będzie kłamstwo. Takiej jak ty, nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem, ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Do Zbyszka. Wiedz o tym, że ciocia o Hance od początku wiedziała. Dulska. Nieprawda? Aha, nieprawda. Przez palce się patrzyło. Przez palce? Dopiero teraz, jak grozi głośny skandal, to na Zbyszka, na Hankę. Zbyszko. A to ładna historia i w jakim celu? Żebyś w domu siedział. Ha, rozumiem. Dulska. Ona kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Dulska bije pięścią w stół. Kłamie. Julia Siewiczowa tak samo. Nie kłamie. Zbyszko tak samo. Prawdę mówi, ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ohydnie, Co to za ścianę byle nie wyszło. Ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Biegnie do kuchni. Hanka! Mela i Hesia ukazują się w progu. Dulska. Zbyszek! Zbyszko. A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię! Dulska. Jezus Maria, szlak mnie trafi! Mela. Mamo, przebacz im błogosław! Odczep się! Zbyszko wciąga Hankę. Hanka! — Rzuć te łachy. Zostaniesz tutaj na zawsze. — Anka, kiedy pani mi wypowiedziała? — Zostaniesz, ja się z tobą żenię. — Anka, rany boskie. — Dulska, ja nie pozwolę. — Zbyszko, to się na nic nie zda. — Julia Siewiczowa. — Zbyszko, upamiętaj się. Dulska do Dulskiego, który wszedł i patrzy zdumiony. — Felicjan, widzisz? — Jaką twój syn daje nam synową? Dulski zainteresowany podchodzi. No ruszę się ty, ojciec, przeklnij go, czy co może się upamięta? Zbyszko, to na nic tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Dulska, rany boskie, jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu? To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza gara. Hanka, padnij do nogi prosi o błogosławieństwo. Hanka. Proszę wielmożnej pani. Ja przecież idź precz, no odezwij się. Dulski. A niech was wszyscy diabli. Odchodzi do sypialni. Dulska pada na kanapę. Nie wytrzymam. Daj słowo. Nie wytrzymam. Zbyszko. Siadaj, Hanka. Siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Sadza gwałtem Hankę na kanapę. Julia Siewiczowa. Zbyszko! Dzwonek. Hanka się zrywa i chce biec otworzyć. Zbyszko. Siedź, nie ruszaj się. Ja chcę otworzyć. Kesia, Ktoś idzie! Zbyszko sadza gwałtem Hankę i stając na progu przedpokoju mówi – niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Dulskie przyjmują. Zasłona spada. Akt trzeci. Scena przedstawia ten sam pokój. Ranek. Story podniesione. Szare światło dnia zimowego. Pod nierozpalonym piecem drzemie na stołeczku niskim Hanka, owinięta w chustkę czarną. Za podniesieniem zasłony słychać wicher, łopoczący o szyby. Chwila milczenia. Słychać tylko, jak Hanka oddycha ciężko i od czasu do czasu jęczy Jezus. Drzwi otwierają się. Wchodzi cichutko Mela w barhanowej spódniczce białej, koszulce i narzuconym na plecy barchanowym kaftaniku. Włosy ma rozpuszczone. W rękach bułka i garnuszek z kawą. Chwilę waha się. Biegnie do drzwi sypialni małżeńskiej, słucha, wreszcie wraca. Pochyla się nad Hanką i delikatnie, ostrożnie budzi ją. Scena pierwsza. Mela, Hanka, później Hesia. Mela. Andziu, Andziu, zbudź się. Hanka. Ha? Co? Mela. Zbudź się, moja biedna Andziu. Hanka. Ach. To wielmożna panienka. Ja zaraz po mleko. Trze oczy. Mela. Nie, nie. Ty już teraz nie pójdziesz po mleko. Już kucharka przyniosła. Ja się śniadaniem zajęłam. A wielmożna pani? Mama słaba leży. Masz trochę kawy, napij się i bułkę zjedz. Hanka przypomina sobie. A, tak, tak. Zapomniałam. Teraz już wiem. Zaczyna płakać. O Jezu, Jezusieczku. Mela, czego płaczesz? Teraz wszystko na najlepszej drodze. Najgorsze przeszło. Już mamcia wie o wszystkim. Nie chcę pozwolić, ale musi. Teraz ty i Zbyszko, musicie być stałymi i przemóc wszystko swoją miłością. Mama sama będzie wzruszona. Ja pójdę w piecach palić. Nie, nie! Daj spokój. Lepiej, żebyś już się do niczego nie mieszała, bo jak zaczniesz znów być służącą, to będzie jeszcze gorzej. Siedź tu spokojnie i czekaj, co będzie. A bielizna niezmaglowana. Nie turbuj się. Teraz się przyjmie pokojową i ona już za ciebie to wszystko zrobi. Ty teraz jesteś narzeczona zwyżka. To przecież nie możesz chodzić do magla, ani w piecach palić. Pikawe moja złota. Dziękuję panience. Nie mogę. Mnie tak od tego wczorajszego, że aż no ha. obciera nos. O Jezu. Mela przykuca przed nią. Moja andziu, ja wiem, że to przykre przejścia, ale to trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa ze zbyszkiem. Ubierzesz się inaczej, natręci ręce gliceryną, nauczę cię ładnie pisać, nie będziesz nic robić. Eh, gnić bez roboty. Ha, będziesz mieć inne zajęcie. Potem ja będę zawsze z Tobą i przy Tobie. Ja za mąż nie pójdę, bo ja nie mam zdrowia. A mamcia mówi, że do zamąż pójścia to trzeba mieć końskie zdrowie. I właśnie chciałam Ci powiedzieć, że co do tego jakiegoś dziecka, coś Ty mówiła, a co ja nie rozumiem, to jeżeli Ty już byłaś zamężna i boisz się, że niby podobno mężczyźni niechętnie się żenią z wdowami, co mają dzieci, to nie bój się. Ja się tym dzieckiem zajmę, wychowam. A co by mi mamcia dała na wyprawę czy na posak, to dla dziecka oddam. Ja sobie tak umyśliłam dziś w nocy. Ja chciałam iść do klasztoru, bo tam cicho i tak miło musi być za murami, jak dzwonek rano dzwoni w maju. Ale przecież i na świecie można mieć ciszę. I wolę się dla ciebie poświęcić. No, jedz bułkę. Jedz. A ty za to musisz być dla mnie bardzo dobra i mówić do mnie, moja złota, dobra kochana Melu. No? Powtórz. Co też panienka? Co też panienka? Mów mi Melu, a ja tobie Andziu. Kiedy ja Hanka? Nie, jak zbyszkowa żona, to Andzia. Kesia wpada w jednej pończoszce, skacze na jednej nodze. Pycha! Dziewiąta blisko w domu cisza. Pensja się wściekła na dziś, pycha. Mela. Cicho, mamcia chora. Dziś cały dom chory. Nikt nie idzie do roboty, tylko tatko naturalnie. Do Hanki. Cóż ty, belser? A, <grytanie> serwus piradło. Hesiu, jakże tak można? Cóż ty to na serio bierzesz? Przecież to cała komedia. Gzy, nic więcej. U, zimno tu, w piecu nie palą. Co to są zaburzenia familijne? Nagle siada przy Hance. Powiedz, czy ty pierwsza zaczepiałaś Zbyszka, czy on ciebie? Że też się panienka Boga nie boi. O, już się nauczyłaś Boga wzywać nadaremno. Jeszcze do naszej familii nie należysz. <laughs> czy ty sobie wyobrażasz, ciuć mojedna, że się Zbyszko z tobą naprawdę ożeni? Hanka płacze. Mela. Hesia, nie rób jej przykrości. Ale nie, nie, przyobiecuję być nawet dróżką i powieść do ołtarza uroczą oblubienicę. Patrz, Mela, jak mi nogi urosły od wczoraj. Mela, zaziębisz się. Scena druga, też same, dulska. Blada w szlafroku. głowa związana. Dulska. Co się tu dzieje? Wy tutaj, nie na pensji? Kasia, nie ma nas kto odprowadzić. Ja pójdę. Ty! Odprowadzać panienki, no, no. Idźcie się ubierać. Ale z pensji nici, mamciu. Naturalnie. Wszystko tak i to przez... Mela całuje matkę w rękę. Czego chcesz? Mamciu, złota, daruj im. Nie gniewaj się. Już ona ci całe życie... Proszę się do tego nie mieszać. Mela odchodzi do swego pokoju ze spuszczoną głową. Do Hanki. Ty idź do pokoju, gdzie się składa brudną bieliznę. Tam sieć, nie ruszaj, siażcie, zawołam. Z kucharką ani słowa, ani z nikim, rozumiesz? Twoja matka chrzestna, ta, ta Drachowa, co prała dwa razy. Zawsze mieszka na świętego Józefa? Tak, proszę, wielmożnej pani. Dobrze, a teraz idź. Hanka odchodzi do sypialni małżeńskiej, do Hesi. Posłałaś list do ciotki? Posłałam i powiedziałam, żeby stróż prosił, że mamcia prosi, żeby ciocia zaraz przyszła. Dulska siada zgnębiona. Proszę mamci, może prochy pościerać? Dulska robi gest, że jej wszystko jedno. Chwila milczenia. Proszę mamci, czy Zbyszko naprawdę się z tym czymś ożeni? Daj ty mi spokój. Ja też myślałam, że to niemożliwe. Choćby ze względu na nas. Czy kto by porządny później starałby się o mnie albo o Melę? Daj ty mi spokój. Zresztą Mela to mniejsza, bo ona i tak idzie na starą pannę, ale ja... A ja ci mówię, daj ty mi spokój, bo się na tobie skrupi. Tylko, proszę mamy, ja nie rozumiem. Jak mamcia tego nie widziała? Ja to już od dawna wypenetrowałam. Ja... Scena trzecia. Dulska, Hesia, Zbyszko. Zbyszko ubrany do wyjścia kręci się chwilę po pokoju. Gdzie Hanka? Milczenie. Pytam się, gdzie Hanka? Kasia, oblubienica z lamer muru rondle myje. Proszę więcej jej nie używać do kuchennych posług. Gdzie Hanka dziś spała? Milczenie. Pytam się, gdzie Hanka dziś spała? Na stołeczku pod piecem. Ręce w małdrzyk, a buzia w ciup. Trzeba inaczej się nią zająć. — Milczenie. Bo jeżeli no... Zresztą, ja wychodzę, za chwilę wrócę. Muszę jakiś porządek zrobić. Hesia śmieje się. Postaw łoże pod baldachimem w salonie. — Milcz! Hesia. — Nie chce mi się, nie chce mi się. kej walk. Robi kilka pa. — Hannuś, słodka narzeczona, dziewczę z buzią jak malina. — Idź ty! Wychodzi szybko. Hesia. Strach. Jeszcze czegoś podobnego jak długo żyje, nie widziałam. Nasłuchuje. Stróż jest w kuchni. Dowiem się. Tylko wiem, mamcia, ja wątpię, czy ciocia przyjdzie, bo strasznie była wczoraj na indyczona. Dulska. Idź, no idź. Wychodzi, Hesia. Dulska zawiązuje mocniej głowę. Słyszy trzepanie dwanów. Nasłuchuje. Porywa się. Biegnie do okna, otwiera i krzyczy całkiem innym głosem. Nie wolno! Na dziedzińcu się trzepie, nie wolno! Wraca. Hesia. Ciocia powiedziała, że przyjdzie zaraz. Teraz idź, ubierz się. A potem, żeby trochę na spacer, co? Co ci w głowie? Tu taki szkandal za pasem, a ona na spacer. No dobrze, dobrze, już idę. Wybiega do siebie. Scena czwarta. Dulska Julia Siewiczowa. Julia Siewiczowa w płaszczu na matince z godnością. Ciocia mnie wezwała? Tak. Właściwie nie powinnam przyjść po tak dotkliwej obrazie, ale w nieszczęściu powinno darować się winy. Cóż zatem ciocia sobie życzy? Dulska z nagłym wybuchem. Zlituj się, ratuj! Wybaw mnie z tego położenia, przecież taki urzenek dla Zbyszka to ostatnia zguba. Jak ja ludziom w oczy spojrzę? Moja ciociu, sama ciocia piwa naważyła. Ja radziłam odprawić Hankę. Ale kiedy ci wytłumaczyłam, dlaczego ją trzymam, sama się zgodziłaś, że tak lepiej. Ja to przecież zrobiłam dla jego dobra. Patrzeć już nie mogłam, jak się wisusował. To się nieraz robi. Ja nie pierwsza i nie ostatnia. Tak, zapewne. Rać, ratuj! Ty masz doskonały złodziejski spryt, ty coś wymyślisz. Przede wszystkim weź tę tę hankę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo się nas po mieście. U ciebie będziesz ją pilnować, żeby z nikim nie pyskowała. A już co to to nie, dziękuję za taki mebel. Nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy. Ale trzeba rzeczywiście coś zrobić, bo i dla nas samych to bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż jeść kolacji nie mógł, jak się o tym dowiedział. Czy ona ma jaką rodzinę? Tu ma tylko matkę chrzestną, praczkę. Trzeba ją tu sprowadzić. Posłałam po nią kucharkę. Może się wyda coś o tej hance. Może ona już dobrze tam na wsi się bawiła. Jeżeli się Zbyszko dowie, choć według mego przekonania Zbyszko jedynie tylko na złość cioci to wszystko zrobił. Dulska z wybuchem. Na złość mnie! Matce! I miej tu dzieci. Takem go chowała. Woziłam się z nim do rabki. Jak była ta matura, to niby. No, pokierowałam go do prokuratorii skarbu, a tu, a tu. Płaczę. Julia Siewiczowa, proszę cioci się uspokoić. To nic nie pomoże. Tu trzeba radzić energicznie. Co ona mówi? A cóż ona może mówić? Nic. To jeszcze całe szczęście, że ona zdaje się głupia. Bo jakby tak wzięła na kieł. Niech jej ciocia da wódki i chleba z masłem. Co? Już ja wiem, co mówię. Miodem się muchy bierze, nie octem. Scena piąta. Dulska Julia Siewiczowa, Tadrachowa. Tadrachowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dulska. A to wy. Do Julia Siewiczowej. Ta praczka. Tadrachowa. Rączki całuje Wielmożnej Pani Gospodyni. A cóż to, będzie znów duże pranie? Julia Siewiczowa, niech mnie ciocia pozwoli. Do drachowej, Nie, moja dobra kobieto. My tu was zawezwali całkiem o co innego. Rączki całuję. Tu chodzi o Hankę. A? Widzicie, tak się stało. Hance trafia się doskonały mąż. Dulska. Cóż ty? Julia Siewiczowa, zaraz ciociu. Doskonały mąż. Otóż ponieważ to jest poczciwy rzemieślnik, wychowanek cioci, więc my chcemy naprzód wiedzieć, jaka też to uczciwość Hanczyna, bo to w takiej małej mieścinie to rozmaicie, jak to pani Tadrachowa wie. A no, no, tak wielmożna pani. Niby to swoja rzecz. Właśnie, więc co do Hanki, jak się ona tam sprawiała w domu? Tylko niech ta drachowa powie pod przysięgą, jak nas powiedzi, bo to ważna sprawa. Niby. Co do Hanki. A, wielmożna pani, to dziewczyna była jak szklanka. Nawet rysy nie było. Moglibyście na to przysiąc? Przed przenajświętszym sakramentem. Za nią jak za siebie. No, a ten finanswach? To inna inszość. On się z nią zaręczył. Ale co do tamtego, to o, tylko że nie było pieniędzy niby na gospodarstwo, więc bez to się ślimaczy. Ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. No a tu, w mieście? A tu już. Chyba wielmożna pani gospodyni wie, bo przecie dziewczyna niby tu, jakby pod opieką. Chwila milczenia. Julia Siewiczowa, może się pani ta drachowa wódki napije? Tadrachowa. Rączki całuje wielmożnej pani, ja przysięgłam mu Śmieje się. Julia Siewiczowa śmiejąc się. Ale od likierku? No, chyba. Julia Siewiczowa do Dulskiej. Daj, Anielko, coś słodkiego. Dulska wychodzi. Pani Tadrachowa myśli, że Hanka może z czystym sumieniem iść za tego, co jej się trafia? Proszę, Wielmożnej Pani, jak się jemu podoba, to chyba nie będzie taki skrupulant. To u Państwa takie wymysły. A potem, czy ja wiem? Dulska wraca z kieliszkiem likieru i stawia przed tadrachową. Julia Siewiczowa, pijcie. Rączki całuje, rączki całuje, pije. Julia Siewiczowa, dobre. Aż mgli takie dobre. Więc Scena szósta. Też same Zbyszko. Ta drachowa. Rączki całuję Wielmożnemu młodemu panu gospodarzowi, rączki całuje. Czekajcie-no, to wyście mi kiedyś nosili ubranie do krawca? Ja, Wielmożny Panie, po ostatnim praniu. Wy jesteście krewna Hanki? Matka chrzestna. A, to się doskonale składa. Muszę was zawiadomić, że ja się z Hanką żenię. Wielmożny Pan ze mnie głupią robi. Żenie się. Patrzy na dulską. Żenie się i to bardzo prędko. Chodziłem się dowiedzieć, jakie formalności. Gdzie Hanka ochrzczona? Trzeba prędko jej metrykę, rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro, to się wszystko ułoży. Wychodzi do siebie. Tedrachowa: W imię ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony, albo bardzo na honorze delikatny. Julia Siewiczowa: Jak wy to rozumiecie? Ano, proszę wielmożnych pań, ta ja ślepa nie jestem. Ja przecie wiedziałam, co i jak jest. Dość było popatrzeć, jak to Hanka przymizerniała, a beczy po kątach. A do mnie wpadała. Ja jej zawsze mówiłam, nie becz, pan jest godny, z rodziców świętych pan cię zabezpieczy. Ale żeby się aż żenił. Dulska. A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na to małżeństwo? A broń mnie, panie Boże. Bez błogosławieństwa, mamusi, my ta do ołtarza nie pójdziemy. Ale chyba wielmożna pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. Skoro młody pan tak chce, to już od Boga natchniony, aby sierocie krzywdy nie robić. Całe jej wiano była ta uczciwość, a dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pochańbienia nie przykryje. A jeno jeszcze pieniędzami ludziom oczy mydlić można. Julia Siewiczowa, tak, macie rację, pieniędzmi. Może jeszcze kieliszeczek, Anielciu? Dulska. Nie mam więcej. Julia Siewiczowa odprowadza Dulską. Ciociu, może ofiarować pewną sumę? Dulska. Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. Trudno. Dulska. Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem. Moja droga, może on ciebie usłucha. Bój się Boga, płacić. Jak on powie, że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomów z nim. Julia Siewiczowa, dobrze, ale wiecie, że to będzie twardo do Tadrachowej, więc powiadacie, że pieniądze? To grunt wielmożna pani, taki już teraz świat. Jeden judasz drugiego za pieniądze sprzeda. Oj, czasy, czasy nastały, ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. Julia Siewiczowa, macie rację, my tu jeszcze z panią gospodynią chcemy się naradzić. Co do Hanki? Jakaż tu rada. Młodzi chcą jedno, drugie. Wielmożna pani nie będzie twarda. Przecie dzieje się to i po chrabskich domach, że się z niższymi żenią, a Hanka znów jest i ślubna i znowu nie takie tam co, bo też z familii zasiedziałej, choć stanu murarskiego. Dulska, idźcie no tylko do jadalni i czekajcie, aż was zawołamy. Tadrachowa. Całuję rączki, pani gospodyni. Idę już, panu Jezusowi oddaję. Całuję rączki. A niech mamusia nie będzie twarda. Wychodzi. Scena siódma. Dulska, Julia Siewiczowa, Mela. Dulska. Słyszałaś? Mamusia. Jak to sobie prędko taka pani pozwala? Dusi mnie formalnie, no. No! Julia Siewiczowa. Będę mówić ze Zbyszkiem. Niechże ciocia idzie do swego pokoju, proszę cioci. Zlituj się, zrób wszystko, co można. Powiedz, że ja i Felicjan tego nie przeżyjemy, że się go wydziedziczy, że złamanego centa nie dostanie nigdy, że. Dobrze, dobrze już wiem. Tylko nie chciaciam nie zostawi samą. Idę, idę. Mojaś ty, zrób wszystko. Ja już z siłą padam. Wychodzi. Mela w drzwiach. Pst, pst, ciociu. A, czego chcesz? Cóż, mama? Pozwala? Proszę, Meli, iść do siebie i nie pokazywać się tutaj. Ach, Boże, Boże, co to będzie? Znika. Scena ósma. Julia Siewiczowa, Zbyszko. Julia Siewiczowa chwilę się waha, potem podchodzi do drzwi Zbyszka. Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No, wejdźże tu. Trudno, żebym ja do ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i... Za młoda. Zbyszko, we drzwiach. Właściwie czego chcesz? Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo twego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. Chodź no tu, nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Zbyszko, wchodząc do pokoju. Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna Twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię, na to należy. Ciocia chciała, żebym Twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale. No, odmówiłam. Czemu? Mam męża, i syle mnie, a tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego u takiej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo co i jak. Czy to mi miałaś do powiedzenia? A czekaj! Coś z Hanką trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stację ją oddasz. Boże drogi, takie milie to ostatnia zgnilizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu, może na pensję. Ale wątpię, czy wezmą, a potem. To są wszystko drwiny. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku. Cóż więc zrobisz? Zbyszko chodzi po pokoju i milczy. Julia Siewiczowa patrzy za nim. Naturalnie już o jakichkolwiek relacjach ze światem. Mowy być nie może. Gwizdze na świat. Masz rację i ja także. Ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluje na kontakt. Naturalnie, tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Zbyszko milczy. Ty to się rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna. Mam ją w pięcie. Tak się mówi, ale ty masz pensji sześćdziesiąt złotych reńskich i oprócz tego masę długów. Kondykt w powietrzu. Z tego wetroje to nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u siebie samej sługą. No, ale i to. A ty przyzwyczajony do puszczania pieniędzy swoich i nieswoich. zbyżko siada na fotelu. Tak będzie, jak powiedziałem. Tak, ale głównie o te pieniądze, bo niby z czego żyć. Wieczorami możesz pisać. Mój mąż da ci jakie kawałki do odrabiania w domu, ale i to... Daj ty mi spokój! Bądźmy logiczni. Mieszkanie: już jeden pokój z kuchenką, dwadzieścia pięć do trzydziestu. Na życie gulden, co jest nędzą, ale skoro się kochacie, to już cała pensja, a gdzież reszta? Będę robił długi. Mamcia ogłosi, nikt centa nie da, a rodzice jeszcze żyć mogą i trzydzieści lat. Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo, no, ale. Daj ty mi spokój. Boże, drogi, gdyby to można tak życiu powiedzieć, daj mi spokój. Ale ono włazi na kark jak hydra i zdławi. Podchodzi do niego i siada na poręczy fotela. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Ty żałujesz tego, coś zrobił. Puść mnie. Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej, jako głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i. I wziąłeś się za bary, szamotałeś, pokazałeś kły, ale teraz musisz ulec. Nie muszę. Nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Zbyszko milczy. Aha, aha, nawet nie odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła, a cóż dopiero całe takie życie? Ach ty, ach ty! Cóż ja? Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski spryt, tak! Bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmilszego. To jest szczyt mądrości. Walczyć? Don Kiszot! śmieszne zresztą, sam powiedziałeś: wyciągniemy kopytka. Ty umiesz budzić we mnie kołtuna. Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie boryka i to na nic, wiesz sam. Zresztą co ty od cioci chcesz? Ona cię kocha, dała ci życie. Ha, ha, ja się na świat nie prosił. Co komunał? Wychowała cię według niej najlepiej. Najlepiej, to zgroza słuchać co ty mówisz. Według niej? Wszystko co zrobiła przez miłość dla ciebie. I teraz ona płacze, Zbyszku. Ona płacze. E, nie, e, to jest matka! Zbyszko siada na fotelu zgnębiony. Julia Siewiczowa podchodzi. No? I co będzie, Zbyszko? Zbyszko milczy. No? No? Jest jeszcze czas. Nie, nie, takie rzeczy przecina się od razu, raz dwa. Zobaczysz, odetchniesz, jak z tym skończysz. Zbyszko cicho, ale jak? Julia Siewiczowa. Już my na to poradzimy. Będzie skandal. A widzisz, a mówiłeś, że ci o świat nie chodzi? Chwila milczenia. Więc nie będziesz się żenił? Zbyszko milczy. I przeprosisz matkę? Za co? Zrób to. Obraziła się bardzo. Ona chora, ona biedna. Biegnie do drzwi. Ciociu! Zbyszko, ale krzywda się jej nie stanie. Proszę cię, już ja w tym będę. Ciociu! Scena dziewiąta. Zbyszko, Dulska, Julia Siewiczowa. Julia Siewiczowa. Ciociu, Zbyszko cofa co powiedział. Powrócił do rozumu i przeprasza Ciocie. Dulska płacze. Zbyszko podchodzi do niej, całuje ją w rękę i mówi cicho. Przepraszam, mamy za to. A psia krew, psia krew. Dulska do no widzisz, znów klnie. Julia Siewiczowa: Ach, to głupstwo, to nie ma znaczenia. Zbyszko z wybuchem. Ma, ma znaczenie, ma. Julia Siewiczowa: Cofasz się? Tak, tak, będę tym kim byłem. — A, możecie być dumni! — z wybuchem nerwowym. — A, jak ja się będę teraz łotrował! Jak ja się będę łotrował! — Julia Siewiczowa, dopóki się nie ożenisz, dobrze nie ożenisz, z panną fajną z dobrego domu. — Dopóki się nie ożenię, z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z czortem! Wybiega do swego pokoju. — Dulska, Boże, Boże! Julia Siewiczowa. Niech ciocia pozwoli mu wyburzyć się. Główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba się wziąć do niej. Ciocia daje mi carte blanche M Nie rozumiem. Julia Siewiczowa dochodzi do drzwi. Ta drachowa! Scena dziesiąta. Też same. Ta drachowa. Rączki całuje. Jestem, jestem. Julia Siewiczowa. Moja Tadrachowa, zaszły tu pewne zmiany. Młody pan, że nic się z Hanką nie chce. Jakże to? Sam mi to godnie oświadczył. Ale się namyślił. Tak niby mirnyśc dirnyśc? Dulska, pod błogosławieństwem matki. To duże słowo. No ale to krzywda dla Hanki, a ja przecie dziecka, co mu go do chrztu świętego podawała, ukrzywdzić nie dam. Julia Siewiczowa: Nikt jej ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni jest bardzo zacna osoba. I może tam coś niecoś. Hance da odszkodowanie. Dulska cicho. Nie galopuj się. Ta Drachowa milczy. Julia Siewiczowa: No, czy ja wiem co i jak? Ta Drachowa: Proszę Wielmożnej Pani. Święty związek małżeński, a pieniądze to całkiem insza inszość. No, tak. Ale dobre i to. Każda inna matka to by dziewczę wygnała bez dobrego słowa, a tu się jeszcze troszczą i chcą coś dodać. No, moja ta drachowa, przyznajcie, że takich ludzi to mało na świecie. Ja zawsze mówiłam, że to święte państwo. Ale krzywda krzywdą. E, samiście mówili, że pieniądze wszystko kryją? Jak Hanka mieć będzie coś w sparkasie, to się nikt o resztę nie spyta. Może być. Jak myślicie, co i jak? Proszę wielmożnej pani. To już hanki rzecz. Trzeba mi z nią pogadać. Naturalnie, zaraz wam hankę przyślemy. Chodź, ciociu. Ta drachowa, Całuje rączki wielmożnym paniom. Dulska wychodzi. I miejcie rozum, bo to tylko dobre serce pani, a żaden mus. Rozumiecie? Niby. Wchodzi Hanka. Julia Siewiczowa wychodzi. Scena jedenasta. Tadrachowa Hanka. Tadrachowa ogląda się. Chodź tu, chodź. Hanka, jak się macie? A to ci dopiero, a to ci dopiero. Wiecie, no. A jakże? Chciał się żenić. Ach. A teraz nie chce. Niech go pokręci z jego żenieniem. Co mi tam po takim orzenku Ja do tego czy co? Poniewierają mno już od wczoraj. Myśleli, że wielki cymes. Zawszeć to honorowo. E! I byłabyś panią, kamieniczną. E! Lepiej jak za tego twego finansa, Bo choć to niby coś, ale zawsze trybelulka. To moja rzecz. Ale by mną nikt nie poniewierał. Każden ma swój honor. To ty nie obstajesz, żeby się pan z tobą żenił? Powiedziałam. Co mi taki morowicz? Niech ta będzie moja krzywda. Oni cię ta nie ukrzywdzą. Chcą ci dać coś na rękę. Hanka płacze. Daj ta matka chrzestna spokój. Daj ta matka chrzestna spokój. Ty jesteś durna, durna. Młoda jesteś, nie wiesz co to świat. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna czego beczysz? Ta już tamto przepadło. Teraz jeno, żeby cię nie skrzywdzili. Hanka jak wyżej. Daj ta matka chrzestna spokój. To żadna łaska. Ja już za ciebie będę gadać. Ja cię skrzywdzić nie dam. Hanka podrażniona. Daj ta matka chrzestna spokój. Scena dwunasta. Też same, dulska, Julia Siewiczowa. Julia Siewiczowa. No i cóż, naradziłyście się? Trzeba się śpieszyć, bo już późno. Czas iść do miasta, Tadrachowa z innego tonu. Proszę wielmożnych pań, to tak, Hanka gada, że wielmożny pan sam obiecywał ożenek. Julia Siewiczowa, pan żartował, Hanka tego na serio nie myśli. Byli świadkowie, proszę łaski, wielmożnej pani. Dulska, kto? Tadrachowa. Wielmożna pani gospodyni. To bezczelność. Julia zaraz, zaraz. Tu już mowy nie ma o orzęku. Pan żartował, powtarzam wam. Hanka dobrze wiedziała, co robi. Ja za nią jak za siebie. A że ciocia chce coś z łaski zrobić, to powinniście być wdzięczni. Więc ja tak myślę, że. Dulska, cicho, nie galopuj się. No, kilkadziesiąt koron. Nagle Hanka podstępuje do stołu i staje zuchwale pomiędzy nimi. Hanka. Ja ta będę gadać. Tadrachowa, a nuś, czekaj, ja. Daj ta matka chrzestna spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić, niech płacą. Dulska, patrzcie, jak się rozzuchwaliła. A Ino, płaćcie, płaćcie. A nie, to chodź matka chrzestna, i tak zapłacą. Są sądy i alimenta, a ja przysięgnę. Dulska, Jezus, Maria, tylko tego brakuje. Julia Siewiczowa dziewczyno, i ty miałabyś sumienie? O, a ze mną to mieli sumienie zrobić to, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, to niech teraz płacą. Ta drachowa Hanka, ta nie krzycz. Daj ta matka chrzestna spokój. Ja się sama za moją krzywdę upomnę. A Jagusia Wajdówna nie wyprawowała to u was alimentów, co? Jak kto był bez sumienia nade mną, to ja nad nim sumienia mieć nie będę. Dulska do Julia Siewiczowej. Zlituj się, daj jej, co chce, tylko nie dopuść do skandalu. Julia Siewiczowa, ile chcesz? Dajcie tysiąc koron. Dulska, co? Tysiąc koron? Chwila milczenia. Kobiety mierzą się długiemi spojrzeniami. Julia siewiczowa cicho. Niech cię da, bo będzie skandal. Dulska, Boże mój drogi, do hanki, cóż ty ze skóry mnie chcesz obedrzeć? Hanka. A mnie tu w tym domu nie obdarli z uczciwości. Ja prosiłam się, żeby mnie puścić. Chodźcie, matko chrzestna. Dulska, czekajcie. Ale musicie się podpisać, że nie macie do nas żadnego żalu i że jesteście załagodzeni. Hanka ponuro. Podpiszę. Dulska. I nigdy się nas czepiać nie będziesz? Hanka. Ja nigdy. Ale co ta ono zrobi, jak dorośnie, to już jego rzecz i Pana Boga. Dulska, do tej pory ja już żyć nie będę. Chodźcie. Wychodzą do sypialni. Scena trzynasta Julia Siewiczowa Mela. Mela ciociu, Julia Siewiczowa w drzwiach. Czego? Ciociu, co się dzieje? Hesia cały czas podsłuchuje i tak się śmieje. Co się dzieje? Nic, wszystko w porządku. — Chwała Bogu! — Julia Siewiczowa wchodzi do sypialni. Po chwili wychodzi Hanka, Tadrachowa, Dulska. Scena czternasta. Hanka, Tadrachowa, Dulska, Julia Siewiczowa. Później Zbyszko, Hesia, Mela. — Dulska. — A teraz kuferek i jazda, żeby mi was w minutę nie było. — Tadrachowa. — Idziemy, proszę łaski pani, całujemy rączki. — Hanka. Ta chodźcie, matko chrzestna, ta co się kłaniacie. Wychodzi z Tadrachową. Dulska. O! Oh. Upada na sofę. Jezus Maria, co za dzień. No, ledwo żyję, przecież to straszne. Co ja przejść musiałam, tysiąc koron. Julia Siewiczowa. Widziała ciocia, że był nóż na gardle. Dulska. Tak, tak. Julia Siewiczowa. Do widzenia, cioci. Idę do siebie. I ja dostałam migreny z tego wszystkiego. Ale może teraz Ciocia mogłaby nam mieszkanie wynająć? Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja teraz muszę odbić to, co mi wydarli. Julia Siewiczowa. Ciocie to nic już nie nauczy. Dulska wyniośle. A czegóż to ma mnie uczyć i kto? Ja sama dzięki Bogu wiem, co i jak się należy. Julia Siewiczowa wzrusza ramionami i wychodzi. Dulska biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko, idź do biura. Do dziewcząt. Hesia, kurze ścierać, mela gamy. Do sypialni. Felicjan, do biura. Wpada Hesia. Żywo mela. Wchodzi mela. Otwieraj fortepian. No, będzie znów można żyć po Bożemu. Wybiega do kuchni. W głębi, przez przedpokój widać, jak ta drachowa z Hanką przenoszą kufer. Mela biegnie ku nim. Andziu, Andziu, gdzie ty idziesz? Czy idziesz całkiem? Hanka całuje rączki panience. Jedna panienka tu co warta. Niech się ta panience powodzi. A innym to niech robi groźny gest ręką. Mela biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko, Hanka się wyprowadza, zamknął się. Zbyszko! Hesia. Mela, zwariowałaś. Słychać ciężkie zamknięcie drzwi. Mela. Mama ją wyrzuca, Zbyszko. Już się drzwi za nią zamknęły. Biegnie do okna. Nie widać jej. O, idzie. Niesie kuferek. Gdzie ona idzie? Taki śnieg. Znikła za rogiem. Boże mój. Płacze. Hesia śmiejąc się. A ja wiem. Ja wiem. Wszystko słyszałam. Co to? Świeci się coś. Papierek. Na czworakach pełza pod fortepian. Mela stoi przy oknie oparta o framugę. Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana. Hesia tarza się po scenie i śmieje się. A ja wiem, a ja wiem. Mela. Hesia, nie śmiej się. Tu stało się coś bardzo złego. Jakby kogoś zabili. Hesia, ona się jeszcze utopi. Hesia przewracając się po podłodze. Ona się nie utopi. Wzięła tysiąc koron i pójdzie za swojego finanswacha, mela z jakąś tragiczną rozpaczą. Cicho, Hesia. Cicho. Nie śmiej się, Hesia. Hesia jak wyżej. Ona wzięła tysiąc koron i pójdzie za swego finanswacha. Kurtyna zapada.